Witam szanownych Państwa. Dzisiaj z tych pozostałych ogórków, które są mniejsze, mniej dojrzałe, chociaż takie trochę arbuzowate, dużo prostsza sałatka szwedzka. Prostsza dlatego, że dużo szybciej się ją robi. Ja co prawda mam tą przystawkę do robota, która takie ogórki też trze, ale wolę zrobić na takiej tarce. Wszystkie sobie pościnam na takie drobne kawałeczki. Potem zrobię zalewę z cukru, soli, wody, octu i przypraw, gorczycy, ziela angielskiego i dodaję do tego również koperek do tej sałatki. Takie starte ogóry zalewam gorącym wywarem i tradycyjnie czekam, aż ogórki puszczą sok. Potem sprawdzam, jakie są w smaku i ewentualnie dodaję soli albo cukru. Potem wrzucam do słoików i uzupełniam zalewą. Zakręcam, pasteryzuję. No i wrzucam do piwnicy, z której sukcesywnie później znikają. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć!